A naszymi patronami i matronkami imiennymi są Dawid z podcastu 5 na 5 Naczelny sklepikarz z sklepu Szpeje, Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka, Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym pakietem, Poznański Jamniki, czyli Iwo i Marta, Maciek z krótkiego podcastu o Kinie Filmawki, Łukasz Maciejewski, Julia Druszcz, Foka i Morświn, Norbert Garczyński, Maciej Kotlęga, fotografii, Zbyszek Chojecki, Piotr Semeniuk, Justyna Mazur-Kudelska i Grzegorz Kyc lepszy niż nic. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast Podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz, mam do Ciebie pytanie: eee, Czy. W dzisiejszym odcinku podcastu wypada nam y, mówić cokolwiek głosem prywaciarzy. Bartek, nie wypada nam nie mówić. To jest w ogóle, to jest w ogóle dziwna sytuacja, bo y, rzeczywiście jak, jak myślałem o tym temacie i o tym, że będziemy go jakoś próbowali rozłożyć, to tak trochę nie wypada śmieszkować. Z drugiej strony kanwa tego filmu jest tak arcyprywaciarska. Mhm. Mimo całej tragedii realnej i tej przedstawionej w filmie, że no chyba tak, po prostu zarżniemy ten żart, mm -hmm. będziemy przez półtorej godziny, czy ile nam tam wyjdzie tej <laughs> rozmowy, rozmawiać z tym głosem prywaciarza, i już wszyscy stwierdzą, nie, dobra, to w ogóle nie jest zabawne. <laughs> ja się na tym zastanawiam, dlatego że, no właśnie, ta historia jest prywaciarska jest ultra 90 i, i też no, ona nie jest milenijna jakoś szczególnie, bo, bo na szczęście mm -hmm. te kwestie, o których opowiada film, zaczęły się troszkę prostować w e, pierwszej dekadzie XXI wieku w Polsce. Ale 90sowa jest wybitnie no i właśnie jest cała oparta na kapitalizmie rozumianym na wszelkie sposoby, ale dobrze, to do tego jeszcze dojdziemy więc może przedstawię temat. Będziemy rozmawiali dzisiaj, jak pewnie się domyśliliście po, po temacie odcinka, który zobaczyliście przed włączeniem tego epizodu, no bo no. będziemy rozmawiali o długu Krzysztofa Krauze. Właśnie. Krauze czy Krauzego? Krauzego. Odmieniałbyś? Krauzego. A, a film w tampisach tam Wiem, nie odmienia. też się nad Jej, tym zastanawiałem, ale, ale jest to błąd, który w, jakby wyryf... Byłem na, na telefonie z fachowcami. Nie, tak, tak serio to w przypadku mężczyzny odmieniamy tego typu nazwisko, tak? Też mi się tak zdawało. Ich trojga, prawda? Krauzego. I, I tak. Hmm. I zespołu ich troje Krauzego, no. Będziemy rozmawiali o, 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 o filmie Dług i będziemy rozmawiali o historii, która wydarzyła się tam za kulisami. Dlatego, że film Dług jest jednocześnie bardzo wierny tej historii i momentami odpływa. Przy czym to nie jest oczywiście zarzut do niego, bo Krzysztof Krause i Jerzy Morawski, którzy napisali scenariusz, nie ukrywali tego, że dokonali pewnej. Pewnych zmian, które, które miały troszkę pomóc dramaturgicznie i które miały pomóc rzeczywistym, jakby pierwowzorom, bohaterów tego filmu. tak? Ale do tego też dojdziemy. No więc tak, no wspomniałeś o tym, że, 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 to jest, że to jest opowieść, która jest bardzo solidnie ulokowana w czasach, no bo tutaj są przewijają się wątki, tak, no właśnie prywatarskie z jednej strony, z drugiej strony kapitalistyczne, z trzeciej strony takie dzikokapitalistyczne, tak, w sensie, że ta obietnica, którą Polacy dostali na początku lat 90. po przemianach ustrojowych, no, ona nie zawsze była spełnialna, w tym sensie, że jeśli miałeś taką fantazję, żeby, jak bohaterowie filmu, założyć sobie sklep z skuterami, lub jak rzeczywiście bohaterowie, na których historii oparto dług, e, chcieli tam handlować jakimiś kosmetykami ściąganymi ze Stanów, e, no to to nie było takie łatwe, żeby pójść do banku, ja chcę teraz kredzić, kredyci, proszę bardzo, i i, i um, Zaczynamy biznes, zaczynamy interes i będziemy mm -hmm. handlowali na całą Polskę. Nie? E, no, więc tutaj to, też są te wątki bankowo-kredytowe. Są wątki gangsterskie. E, przypominam, że cała ta historia wydarzyła się w pierwszej połowie lat 90. w sensie historia znajomości e, głównych bohaterów długu z gangsterem, który ściągał od nich e, tę należność. Ta nieistniejącą należność, tak? To, to była pierwsza połowa lat 90. jakby wyrok już tam zapadł w drugiej połowie. No i generalnie to jest historia o słabym państwie, jakim Polska była, jakim Polska być może musiała być przez pewien czas, no bo, no bo, no bo, no bo jednak transformacja ustrojowa. No ale była tak słabym państwem, że w zasadzie no, coś takiego mogło się wydarzyć. W życiu właściwie niemal każdego tak naprawdę jak pokazuje dług, no bo to nie jest tylko kwestia tego, że oni wpadli w pułapkę wynikającą z, z, z faktu, że, że, że mieli jakieś tam wygórowane ambicje, no ale jak tam widzimy, osoby postronne też dostają rykoszetem tej, tej, tej całej tragedii, tak? No i jest to ta klasyczna sytuacja, w której policja nic nie może zrobić, jak to się mówi, prawda? Panie, ja nic nie mogę zrobić! No i już zażynamy tutaj <noise> tego złotego cielca. <noise> mm -hmm. No tak, nie da się zrozumieć długu filmu właśnie z końcówki lat 90., bez zrozumienia kontekstu lat 90. -tych. Oczywiście możemy się tutaj mądrzeć. Ja miałem... W roku premiery długu 10 lat, Bartek 12, tak? bo Bartek jest, jest stary. Tak. Y no tak i cóż to, cóż to tak naprawdę, staruch z Żylety? Nie, nie pozdrawiamy. No ale cóż to w ogóle za kontekst? Bo możemy się tutaj przynajmniej posługiwać twardymi danymi i, i statystykami. Mamy tutaj przed sobą takowe. To jest praca Jacka Szabańskiego. Ocena bezpieczeństwa w Polsce w latach 89-2009 to jest praca, w której znajdziemy statystyki komendy głównej policji. No i tam rzeczywiście widać po prostu bardzo, bardzo radykalne. Skok przestępczości między 89 a 90, i jasne yy, musimy brać poprawkę na to, że no być może statystyki yy, mi, ta, tej, tej starej policji, prawda, tej sprzed 89 roku, może milicyjne statystyki yy, nie są najbardziej wiarygodne, ale wciąż mamy do czynienia z jakimś po prostu szalonym skokiem. tak? Jeżeli chodzi o liczbę kradzieży, skok yy, o 50%, jeśli chodzi o zabójstwa, o 30%, jeżeli chodzi o rozboje, włamania, 80%. Jest to rzeczywiście sytuacja dziko-zachodowa, jeżeli chodzi o, o polskie 90sy. No bo właśnie to wielkie otwarcie, te szanse, naturalnie one się pojawiły, ale bardzo sprzyjały no, rozwijaniu się jakiejś zorganizowanej przestępczości. Czy tak zwany zwykły, uczciwy, przeciętny człowiek czuł się w latach 90 super? Chyba nie. Chyba niekoniecznie. Przynajmniej właśnie w kontekście jakiegoś takiego, powiedzmy, dosyć płynnego Charakteru państwa polskiego. Na pewno w kontekście bezsilności służb, które, no tak jak powiedziałeś, no, no, no co my, panie, co my możemy zrobić, tak naprawdę? No tutaj po prostu oni się organizują, latają, przecież my ich nie możemy namierzać. I to wszystko rzeczywiście w długu znajduje swoje odwzorowanie. Ty zwróciłeś uwagę, przygotowując się do tego odcinka, na komentarze YouTube'owe. Oczywiście streścimy gdzieś tam film Krauzego i przede wszystkim też prawdziwą historię. Historię, na której został oparty, ale ludzie tam sugerują, no, no, oni tacy nie winni, ale przecież mogli zrobić to, tamto, siamto, strachto. Nie do końca chyba tak było i, i ktoś to tam też w komentarzach kontruje, bo, bo rzeczywiście. Yy, Pewne systemowe rozwiązania, one tutaj bardzo mocno umożliwiły w ogóle wyłonienie się takiej historii jak ta, od której zaczął się dług. Bo tutaj mamy do czynienia po prostu ze spiętrzeniem rozmaitych wypaczeń, patologii, bezsilności, jakiejś takiej, nie wiem, tekturowości tych struktur społecznych, politycznych, państwowych, które rzeczywiście bardzo sprzyjały takim. No właśnie, widzisz, to jest kwestia tonu w tym odcinku, bo chciałem powiedzieć takim ananasom, mhm. jak Gerard, filmowy Gerard. Tak naprawdę Grzegorz Gmitrzak, no ale to jednostki jednak okrutne i bezwzględne i nie, no, niekoniecznie tego typu określenia do nich pasują. Grzegorz Gmitrzak lub według innego źródła, które znalazłem, Górski. Mm -hmm. W każdym razie Grzegorz, Grzegorz G, nie wiem z czego wynika ta, 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 ta różnica w podawaniu nazwiska. No i tak, no i jakby tutaj wspomniałeś o tym, że, 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 że państwo było z tektury. Dzisiaj jakby jest taki popularny, prawda, tak, szlagort, tak. że o, państwo tekturowe, są ch dupa, kamieni, kupa biblia. Wtedy to się dopiero działo. To nie? był dokładny Tutaj... cytat. Tak, to, to, to był dokładny cytat. Wtedy to się dopiero działo, jeśli chodzi też o, o, o opinię publiczną, tak? Ponieważ możemy tutaj odnieść się na przykład do badań CBOS-u dotyczących na przykład stopnia osobistego poczucia zagrożenia przestępczością, tak? I tutaj mamy badania, które co prawda zaczynają się w 2002 roku, ale widać, że brak poczucia zagrożenia jest na bardzo niskim poziomie w 2002 roku i na. Ponad prawie dwukrotnie wyższym w roku 2009, tak? I patrząc procentowo, więc, więc poprawiało się zdecydowanie pod, pod tym względem. Na pytanie, czy obawia się pan, pani tego, że może stać się ofiarą przestępstwa, nie obawiam się. Odpowiedziało 30% w 1996 roku. Mhm. Tymczasem w 2009 to było już 58%, tak? Czyli tak dwukrotnie więcej. Obawiam się, z kolei odpowiedzi... stwierdziło 67%, nie? Tutaj jakby ten spadek do 2009 roku był, 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 był niższy, ale no trzeba powiedzieć tak, że ja pamiętam ten klimacik z, z dzieciństwa. Pamiętam to no też z uwagi na to, że osoby w moim otoczeniu padały ofiarami różnego rodzaju przestępczości. To były... No jestem również pobicia, ale też kradzieże. Generalnie, nie wiem, wyjmowanie tych 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 um, odtwarzaczy kaset z samochodów to była w zasadzie normalka. Mm -hmm. um, kradzieże samochodów to była normalka. Kradzieże rowerów to była w ogóle normalka totalnie. Pamiętam historie, nie tylko historie o, o, o imprezach, I to jeszcze wtedy, kiedy już u mnie powiedzmy w gimnazjum, czy, czy w liceum zaczynały się, zaczynały się jakieś prywatki, proszę pana, to y, pam, pamiętam te wszystkie historie o tym, że zrobiło, ktoś zrobił imprezę, y, po czym okazało się, że mamie, mamie zniknęły jakieś perfumy na przykład, tak, z, z łazienki, nie? Tego typu rzeczy się działy. Być może dzieją się cały czas, nie wiem, dawno nie byłem na licealnej imprezie, od 37 lat nie byłem, ale, ale muszę powiedzieć, że że, y, że że było nieciekawie, tak? W sensie było bardzo nieciekawie i dało się to odczuć. Dało się to odczuć również przez to, że nie wiem, no moi rodzice, nie wiem, czy, czy, czy twoja mama też, ale moja mama na przykład powtarzała mi dość regularnie, żebym uważał, żebym, że, że żebym, żebym, nie wiem, nie pokazywał się może w Warszawie w nowych butach, tak które mi dopiero co kupiła, bo to też się zdarzało, kradzież butów, co jest w ogóle. Mam nadzieję, że to się dzisiaj naprawdę już nie dzieje, ale z drugiej strony buty potrafią kosztować kilkanaście koła, więc być może, być może jedna. A patrz, a teraz, a teraz jak masz nowe buty, to wręcz jedziesz do Warszawy, żeby to pokazać wszystkim, nie? Ja po to mam nowe buty przede wszystkim, no tak? tak? No, normalnie chodzę w gumiokach, ale, ale jak jadę do Warszawy, to, to to wdziewam, prawda, moje sofiksy. Natomiast y, też dotarliśmy do, 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 do statystyk dotyczących oceny działań sądów i prokuratury, która była super niska w 96, mm -hmm. no i rzeczywiście poprawiała się wraz z kolejnymi latami, tak? Więc, y, więc no tak, no, no klimacik był jaki był i dług jako film e, znakomicie wpisywał się w to taką... Popularną społeczną diagnozę, powiedzmy, tak? Którą ludzie, którą ludzie sobie tam w głowach ułożyli. Że Polska to jest kraj niebezpieczny, że kraj, Polska to jest kraj trochę dziki, że jak coś ci się wydarzy, to licz na siebie ziomek, bo, bo policjanci średnio coś zrobią, a jeśli będziesz próbował zrobić coś ze swoją sytuacją, to jeszcze cię wsadzą na 20 lat do więzienia. No i właśnie. Może opowiemy, o czym w ogóle długi jest, a potem odniesiemy się do fabuły filmu przez pryzmat tej prawdziwej historii. Trzeba mocno podkreślić, że to wydaje mi się nie do końca taki typowy filmowy odcinek podcasteksu, bo rzeczywiście film Krauzego jest filmem ważnym, moim zdaniem udanym i zdecydowanie głośnym, chociaż jakieś tam box office'owe wyniki no, nie wskazują na to, że to był hit, ale zdecydowanie był to film, który rezonował przez kolejne lata, ale tutaj bardzo, bardzo mocno się jednak chwytamy tej prawdziwej historii. No tutaj... Powinniśmy teoretycznie zacząć jak w typowym kryminale, czyli od ujawnienia tego, że doszło do morderstwa. No i potem już trzeba po prostu rozwiązać zagadkę, tak? Bo ta historia mogłaby się zaczynać po prostu w 1994 roku, kiedy z Wisły wyłowiono dwa bezgłowe ciała. No i. Mówiono wtedy o tym, bo to była w sumie dosyć prawdopodobna interpretacja, że mamy do czynienia z gangsterskimi porachunkami, na pewno ruskimi, bo ta, ta rosyjska mafia jednak miała się wówczas dobrze, i to też ma w tej całej historii pewne znaczenie tak naprawdę. Tak? Tutaj przyczyny są zgoła inne, chociaż też powiązane kryminalnie i, i powiązane przestępczo, no bo wydaje mi się, że powinniśmy przedstawić tutaj tych dwóch głównych bohaterów tego dramatu w, w film. Długu, oczywiście, w długu Krauzego to są Adam Borecki i Stefan Kowalczyk, tak naprawdę te pierwowzory postaci. No to Artur Bryliński i Sławomir Sikora. Roczniki 60, 64 i 65, o ile dobrze pamiętam, więc totalnie dzieci transformacji mhm. i z kim mamy do czynienia? Nie, nie z gangusami, które się jakoś tam dorobiły na lewych akcjach po prostu od 90 roku, ale na pewno mamy do czynienia tak, z młodymi biznesmenami, prywaciarzami, którzy jakoś się wstrzelili w koniunkturę tamtego czasu, bo to goście, którzy zaczynali od takiego, no powiedzmy, że drobnego handlu, ale nie takiego powiedzmy straganowego, po prostu nie, nie szczęki, nie łóżka polowe, ale jednak handel, nie wiem, zabawkami, kawą i zgromadzili sporą sumę pieniędzy, na tyle sporą, że mogli myśleć o rozwijaniu biznesu i to są właśnie młode wilki to banda... Yy, po prostu młodych gangsterów z Brylantyną, a tutaj mamy do czynienia właśnie z takimi młodymi wilczkami kapitalizmu, tak? Goście, którzy mają już pewien kapitał, zaczynają dobrze się bawić, obaj poznali się, o ile dobrze pamiętam, w Stodole, tak? Czyli poznali się bardzo blisko mieszkania Bartka, mm -hmm. czyli Bartek też w jakiś sposób jest zamieszany w tę historię, tak? Bo tak. Można to tak śmiało powiedzieć. i Tak, ja byłem na przesłuchaniach jako dwunastoletni, jako nie, jak dwunastoletni, co ja pieprzę, jako siedmioletni chłopiec. Ja tak, to też tak, potwierdziłem tak, tak. na na Mokotowskiej komendzie, więc e, może to mhm. jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. E, więc e, królowie życia, tak? Bawimy się goście, którzy potrafią się jakoś wstrzelić w establishment, bo e, w filmie Egzekucja, który jest jakąś tam. Prawdziwą historią, tak długo historia prawdziwa, możemy znaleźć jakieś takie informacje, że, że panowie nawet wcisnęli się na Bal Playboya i tam też sobie robili bazę pod jakieś kolejne interesy, bo jak przyznał sam Bryliński, który tutaj powiedzmy jest głównym sprawcą morderstwa, które potem zostało ekranizowane w jakiś sposób, no to Ludzie nie wiedzieli tak naprawdę, kim oni są. To nie były opatrzone twarze, to nie była część jakiejś socjety sprzed 89 roku, więc tak naprawdę mogli grać. Ubierali się w ciekawy sposób, ubierali się w dość efektowny sposób, więc mogli po prostu rżnąć poważnych biznesmenów i jako ludzie znikąd mogli stworzyć swoje sylwetki. Więc to goście, którzy osiągnęli bardzo szybko, dosyć zauważalny sukces, taki czysto biznesowy. Chcieli ten biznes, tak jak wspomniałem, rozwijać w długu Krauzego y, mamy do czynienia z opowieścią o skuterach, o włoskich skuterach, można się domyślać jakich, e, otwieramy po prostu jakąś taką fabryczkę, montownię w Polsce, potrzebujemy trochę kasy, jesteśmy już dogadani e, z producentem, ale brakuje nam jeszcze tutaj gotówki i tak naprawdę to, 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 ten prawdziwy biznes był może mniej efektowny, tak? chodziło o jakieś amerykańskie kosmetyki z które które po prostu zrobią furorę, pomagają na trądzik i tak dalej, i tak dalej, ale brakuje nam trochę kasy, żeby ten interes rozwiązać. Mhm. W filmie Swoją Drogą jest bardzo piękna nazwa sklepu, który e, chyba tam miał postać na ulicy Marszałkowskiej, jeśli dobrze rozpoznaję okolice. Mhm. Skuter Polski. Skuter Polski, z... tak. Do... Chciałem do... taki album przeczytać. <laughs> tak, to jest, to jest doskonałe. Tak, tak jak mówisz, w bardzo dobrym dokumencie, który wyszedł niedługo po, po premierze filmu Dług Krzysztofa Krauzego, w dokumencie Egzekucja Jerzego Morawskiego, oni tam... E, e, Opowiadają o tym, że te lata były że Początek lat 90. rzeczywiście był dość niezwykły, jeśli chodzi o możliwości. My to. My o tym mówimy dość często, dlatego że tak się akurat składa, że tematyka, którą poruszamy w się bardzo często dotyczy właśnie osób urodzonych w okolicy połowy lat 60. Tak? Czyli taki, te, takich osób, które, które, które wchodzą, wchodziły wtedy w dorosłość. No nie wiem, no, Kalik sześćdziesiąty 63 rocznik, tam Tomasz Lis, 65. Tak? To wszystko jest. To, to były wtedy dzieciaki, które właśnie wchodziły. Nie były żaden sposób. Sposób umocowane powiedzmy, w establishmentie prl więc mogły korzystać. Dwa odcinki temu opowiadaliśmy o tym, że sam Tomasz Lis przyznawał, że jego kariera to jest tak naprawdę kupa szczęścia, oprócz tego, że ciężkiej pracy, o której on mówił, tak? To jednak dużo szczęścia i, i rzeczywiście możliwości, które pojawiły się nagle. Adam w, w filmie Egzekucja w tym dokumencie, on mówi wprost, że to było zaskakująco łatwe. W sensie, te wszystkie rzeczy związane z tym, żeby tutaj, tutaj kupić, tutaj sprzedać, tutaj coś tam, nie? Jedziesz, odbierasz, oddajesz do, 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 do sklepu i mm -hmm. tak dalej. To było dość łatwe wtedy, tak? E, no jakby, a, a jednocześnie panowie, e, tak jak wspomniałeś, byli na tym balu Playboya i Obaj mówią, że oni nie chcieli w ogóle zajmować się jakimś takim handlem łóżkowym, tak, czy, czy tam, mówię tutaj o, o łóżkach polowych, które rozstawiano na początku lat 90. na chodnikach i, i stamtąd sprzedawano różne, prawda, majty i różne kosmetyki dobra. i inne dobra. To głównie majty i kosmetyki, muszę powiedzieć. Tylko oni chcieli, mieli ambicje zrobienia czegoś więcej, co jakbyś tam niespecjalnie dziwi, no bo tak jak mówię, no przychodziło im to z łatwością, Dość sporą, sporą gotówkę zebrali, ale gotówkę niewystarczającą, żeby, żeby przejąć, prawda, dystrybucję tych amerykańskich kosmetyków na, na skalę Polski. zabrakło 45 tysięcy dolarów. Trochę jakby, to jest, to jest kwota, którą, um, o, o której mówili panowie. Natomiast mnie to trochę rozbawiło, jak oglądałem hmm. film w kontekście tej informacji, że film, który powstał w, w 98, 99 roku, to tam już jest mowa o kwocie 300 tysięcy dolarów, czyli, proszę pana, inflacja, tak? Trzeba było jednak zrobić wrażenie na, na, na widzu końca lat 90. Jakby, no gdzie tam, to, panie, 40 tysięcy dolarów, to tam kieszenkowe wtedy, były przeciętnego Polaka, więc, więc <laughs> zrobili, zrobili wnioskowaną kwotą, właśnie było, było 300 koła. Sikora twierdzi, no oczywiście panowie nie dostali tego, 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 tego kredytu, no, nie, nie, nie było to łatwe też, być może można tutaj jakoś tę historię odczytywać jako, jako taką opowieść o dwóch, może troszkę zbyt idealistycznie nastawionych do, do, do kapitalizmu przedsiębiorcach. No panowie finalnie nie dostali tego kredytu i Sikora później twierdził, że to dlatego, że nie chcieli dać w łapę, no i pamiętając, że Mówimy o latach 90. i o, o, o sytuacji, o, o, o kraju, w którym rzeczywiście można było wiele załatwić, wręczając tej i tamtej osobie kopertę. To jednak trzeba powiedzieć, że Sławomir Sikora, jak pokazały kolejne lata, mm -hmm. jest dość mocno spiskowym typem, w tym sensie, że wierzącym w teorię jest piskowe, tak. I bardzo. Będziemy oczywiście opowiadali te historie głównie przez pryzmat tego, co oni sami mówili na, na jej temat, no i jakby nie wiem, no ja przynajmniej uznaję ich za wiarygodnych, za wiarygodne źródła, mimo że czasami jak się czyta różne wywiady albo słucha różnych wywiadów, to widać pewne nieścisłości, no ale to są pewnie nieścisłości wynikające z tego, że że cała ta historia opowieść ta, 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 ta opowieść jest związana z czasem, w którym żyli w ekstremalnym stresie, więc być może tam część ich, że tak powiem, świadectwa zatarła się. Jest związana z tym, że zatarła im się pamięć tak? w, jakimś, w jakiś sposób pod wpływem stresu. Ale Sławomir Kora, muszę to od razu powiedzieć, prowadzi dzisiaj działalność YouTube'ową, która jest między innymi antyszczepionkowa, która jest związana z wiarą w najrozmaitsze teorie spiskowe. I to sprawiło, że w trakcie researchu miewałem. Pewne problemy z niektórymi rzeczami, które słowo Mirsikora mówił. Przy czym, tak jak mówię. Traktujemy mimo wszystko na potrzeby tego podcastu, traktujemy to, co mówił na temat samej tej sytuacji, jako, 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 jako opowieść, która jest prawdziwa. Tak, jak wspomniałeś, bardzo chętnie się jednak wypowiada, wypowiadał i wypowiada na temat całej tej historii. Zresztą powstały dwie książki jego autorstwa, tak jak mówię o, o moim długu i osadzonym, powstał niedawno film wątpliwej jakości, ale to też jest mhm. historia z perspektywy sikory, więc mamy tutaj bardzo dużo danych, jeżeli chodzi o kwestię łapówkową. Inna wersja jest taka, że panowie nie mieli za bardzo zabezpieczenia, na przykład w postaci nieruchomości, co też pokazuje, że mamy do czynienia ze sprawnymi biznesmenami, którzy szybko jakoś um, tę gotówkę gromadzą, ale z drugiej strony nie mamy do czynienia z jakimiś wiesz, bogaczami, którzy po prostu dysponowali nie wiadomo czym w tamtym momencie, mm -hmm. tylko z gośćmi, którzy muszą jakby liczyć na łaskę banku, który przyzna ten kredyt, lub nie. W tym przypadku, co stało się. No, taką pierwotną przyczyną tej tragedii. Bank się nie zgodził, trzeba było szukać innych rozwiązań, i tutaj na scenę wchodzi no właśnie, Grzegorz, prawdziwy Grzegorz, filmowy Gerard. Gość, którego Sikora znał jeszcze z lat 80. Tak, panowie gdzieś tam chodzili razem na, na zajęcia karate bodajże. Gość, który również parał się rozmaitymi biznesami, wtedy bodajże robił w kawie, podobnie jak tutaj nasi główni bohaterowie. Mhm. Chociaż przedstawił im się jako, jako szef ochrony w jednym klubie, no gość, który jakby szukał swojego miejsca, szukał zarobku, szukał szybkiego, wzbogiego, ogacenia się niekoniecznie legalnym sposobem, jak sporo osób w tamtym czasie. Grzegorz zasugerował, że, że ma pewne znajomości w banku, że on, on to ogarnie, że jakby dogadamy się tutaj, jakoś on, on pomoże. Panowie nie podejrzewali wtedy, że, że to może się tak naprawdę rozwinąć w coś bardzo niebezpiecznego i poważnego. Wydawało się, że to po prostu stary kolega, który wyciąga pomocną dłoń. Okazało się, że Grzegorz tego kredytu nie załatwi, natomiast bardzo chętnie powspółpracuje z Arturem i z, ze Sławomirem Sikorą i no. Oczywiście ten interes miał polegać na czymś mocno shady, tak? Jakieś podrabiane pieniądze, jakieś kradzione dokumenty, jakieś kradzione auta, no, ogólnie nie najfajniejszy biznes. Panowie chcieli oczywiście zarobić, ale nie chcieli zarobić w ten sposób, więc odmówili, nie włączyli się tutaj do współpracy. No i wtedy zaczęło się powoli piekło, i wtedy tak naprawdę powstał ten, no, właśnie ten fikcyjny, zupełnie dług który z czasem będzie coraz mocniej rósł i rósł. Początkowo to miało być w przeliczeniu na nowe to miało być półtora tysiąca złotych. Grzegorz to przewalutował i zrobiło się już z tego półtora tysiąca dolarów, ale oczywiście to, to będzie, no, rosło, rosło, rosło i, i doprowadzi w końcu do tragedii. Tak, tutaj metody działania Grzegorza były oczywiście typowo przestępcze i gangsterskie. Tam wchodziły w grę jakieś takie sytuacje typu jakby, um, przyjeżdżamy samochodem z kolegami Rosjanami. W ogóle Sławek opowiadał, że, że, że pierwszą taką sytuację, jaką miał, taką typowo gangsterską z, z, z Grzegorzem to, była, to był moment, w którym um, przyjechał Grzegorz um, z kolegami Rosjanami. E, jeden z nich miał ksywę Arbus i był takim wyjątkowo dużym schabem. Z czego się śmiejesz? Jakby, być może Arbuz słucha teraz tej, tej audycji i jest mu przykro, że się śmiejesz z, z jego przezwiska. Osta, o, ostatnia rzecz, jaką chciałbym zrobić w tym odcinku to obrazić Arbuza, także no faktycznie. Ja, ja też, dlatego że dalej historia jest taka, że, że, że Sikora z nimi pojechał i okazało się, że na miejscu, że, że tam otrzymał taki, dostał pokaz torturowania człowieka przywiązana do, do, do krzesła. Najpierw go bili, później tam kazali mu wybrać, czy chce taką, taką piłkę, czy taką piłkę, w sensie też szlifierkę, tak? I spiłowali mu zęby, e, dopóki nie narobił pod siebie. E, Sławek wtedy albo w innym momencie, bo tej, te, te, te wspomnienia też różnią się w zależności od źródła. E, dostał od Grzegorza wtedy zdjęcie e, swojej dziewczyny, tak? W sensie dziewczyny, dziewczyny Sławomira. E, I Grzegorz zagroził mu, że jeśli nie będzie współpracował, to tę dziewczynę wywiozął gdzieś tam do, do domu publicznego i przyszło mu kasetę, wideo z, z zarejestrowanego gwałtem. No to, jest, to, to są tego, tego rodzaju historie. Przy czym ja muszę powiedzieć, że film Dług widziałem około miliona trzystu tysięcy razy do tej pory. I bardzo go lubię. Tak? To jest w ogóle coś, co, co, co. To jest jeden z tych tekstów kultury które polskich lat 90., które szanuję najmocniej. Tak? Ale zawsze mi się trochę nie zgadzało to. Jaka była taka realna motywacja Gerarda, tak? Czy Grzegorza, czyli Gerarda w filmie? Gerarda, w którego wcielił się Andrzej Hyra. To znaczy. E on rzeczywiście doprowadził panów do, do sytuacji, w której oni nie mieli innego wyjścia, tylko trzeba było albo go zabić, tak? no, albo on, albo my, uh -huh. tak? E, uh -huh. Tam właściwie puścił ich tam na, na, na koniec bez gaci, tak? No bo tam jest kwestia i przejęcia w ogóle mieszkania i wszelkich aktywów, które oni tam posiadali i tak dalej. No to było rzeczywiście coś, co, e, co coś, co dawało mi do, do myślenia, czy to nie jest tak, że Gerard po prostu był kiepskim, e, kiepskim kanksterem, że tak powiem, tak? W sensie takim gościem, który no, nie przemyślał do końca tej sprawy, no bo no bo nie, jakby nie wpadł na to, że panowie mogą jakkolwiek się odwinąć i to odwinięcie może być drastyczne, dlatego że o, oczywiście Gerardowi nie zależało na tym, żeby oni zwrócili jakikolwiek dług, dlatego że długu nie było, jemu Im im zależało na tym, żeby cały czas eskalować w, i eskalować sytuację wciąż i wciąż i doprowadzać do tego, żeby, żeby oni pozbywali się coraz większej liczby rzeczy, którą, którą posiadali, tak? Um, i prawdziwa historia troszeczkę mi wytłumaczyła te, te, te kwestie. Mm. Grzegorz Prawdziwy działał w nieco inny sposób. Oczywiście ten dług istniał i to wszystko funkcjonowało mniej więcej tak jak w filmie, ale dodatkowo jeszcze, po pierwsze, Grzegorz uczynił sobie z, 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 ze swoich ofiar takie źródło utrzymania, tak? Czyli tam podjeżdżał na przykład do któregoś z nich i mówił, że potrzebuje na, na, na dzisiaj, na za dwie godziny bańkę i musisz teraz załatwić im bańkę. No i Sławomir albo, albo tam Artur jeździli po mieście, zapożyczali się u znajomych, zapożyczali się u rodziny, no, byli zupełnie spanikowani i tak dalej. Kombinowali też na różne sposoby i też um, no prawdopodobnie robili też rzeczy półlegalne, żeby te pieniądze zdobywać, no bo nagle dostajesz takie, takie polecenie jesteś na telefon, Grzegorz przyjeżdża z jakimś, z jakimś karkiem, no i musisz to, musisz to zrobić, tak? Ale jest jeszcze drugi, drugi aspekt tej całej sprawy, który, który wydaje się być interesujący i którego w długu Krzysztofa Krauzego nie ma, no nie zmieścił się, tak? Mianowicie, Grzegorz stale namawiał Sławomira Sikorę, przynajmniej, do wejścia w telewizję, o której wspomniałeś. Chodziło o to, że on prawdopodobnie zauważył u nich, jakby w nich, taką możliwość, że, że, że oni będą, założył jakiś taki legalny biznes i jakby ten biznes będzie jakoś tam pralnią pieniędzy gdzieś tam na boku. On podobno mówił im, że pojedziemy pójdzie, do Katowic, będziemy wywalać sklepy, wy macie głowę, pozakładacie firmy i będziemy łupać ile wlezie, tu są pieniądze. To jest cytat dosłowny ze słowa Mira Sikory z filmu dokumentalnego Egzekucja i Grzegorzowi bardzo zależało na tej współpracy. Czemu zależało mu na tej współpracy? Dlatego, że prawdopodobnie sam był w nieco podobnej sytuacji, co Tłumaczy świetny w ogóle moim zdaniem reportaż e, Ireny Morawskiej Luiza Wdowa idzie na dług z Gazety Wyborczej e, z dużego formatu z 8 czerwca roku 2000, tak? czyli jakoś tam niedługo po, po, po premierze filmu. Oczywiście wynika z tego, z rozmaitych doniesień i, i z tego materiału, że mieliśmy do czynienia z osobą, która też wpadła w pewne tarapaty i również e, na nią czyha, czyhały jakieś osoby, które chcą zrobić jej krzywdę. I pod tym względem możemy tutaj rzeczywiście sobie stworzyć obraz jakiegoś człowieka, który no, ma poważny problem i postępuje w okrutny sposób, ale. Po to, aby osiągnąć jakiś konkretny cel, rzeczywiście. Czyli prawdopodobnie, żeby spłacić jakiś swój własny, pewnie nawet realny dług tym razem. I pod tym względem się to klei. Gerard, tak jak powiedziałeś, on ich drenuje właśnie, jakby do końca. Oni już tak naprawdę nie mają czym się dzielić, nie mają czego oddać, a on dalej na nich żeruje. I tu jakoś wchodzi kwestia interpretacyjna, bo pojawiają się jakieś takie głosy na temat długu, że no, tak naprawdę nie podejmuje do końca krytyki mhm. systemowej, tylko znowu mamy do czynienia po prostu ze złym gościem, który sprawia, że to wszystko obraca się w jakiś po prostu w, w proch, w jakąś, w jakąś tragedię. Możemy jednak z drugiej strony potraktować Gerarda jako jakieś uosobienie tutaj całego systemu, układu, ale nie w takim sensie, że no jest jakiś tajny układ, tylko w takim sensie, że instytucje i państwo jest skonstruowane w taki, a nie inny sposób i tak naprawdę człowiek nie jest w żaden sposób sposób zabezpieczony profesor Krzysztof Biedrzycki pisał o tym filmie i on widział w Gerardzie jakąś taką po prostu uniwersalną figurę diabła który hmm. tak naprawdę widzisz bierze tych dobrych w gruncie rzeczy chłopców no tak to jest mniej więcej narysowane u Krauzego tak mamy do czynienia z młodymi biznesmenami którzy są całkiem ok, mają swoje dziewczyny chcą zakładać rodziny i tak dalej i tak dalej ale diabeł oczywiście doprowadza ich do tego, że co prawda oni mordu, mordują jego, ale no jakby doprowadza ich do tego najcięższego e, grzechu tak naprawdę, więc, więc różnie można do tego podchodzić. Ważną rzeczą związaną właśnie z tymi pokazami, z, z jakąś taką demonstracją siły, której dopuszczał się Grzegorz Gmiczak, ważną sprawą jest tutaj kwestia policyjna, tak? bo doszło do takiej sytuacji, gdzie Gmiczak podjechał razem z Sikorą i z Brylińskim pod komisariat policji i tam z, chciał rozmawiać z jakimś tam powiedzmy, funkcjonariuszem. Okazało się, że to jego kolega. Panowie byli skrępowani, związani na tylnym siedzeniu. Funkcjonariusz policji popatrzył na nich, porozmawiał z Gmiczakiem i absolutnie nie zareagował, co było też mhm. tutaj dowodem, że, że mamy do czynienia ze skorumpowanymi służbami w długu Krauzego. Nie jest to aż tak zaakcentowane. Adam co prawda... Odwiedza komisariat policji, rozmawia z osobą, która tam pracuje, jest proszony o nazwisko gościa, który ich prześladuje. Nie chcę tego ujawnić, bo nie czuję, że policja jest w stanie go jakoś zabezpieczyć, zapewnić mu ochronę. Co oczywiście jest jakoś tam wymowne, ale z drugiej strony nie pokazuje nam tego, jak silny mógł być związek między przestępczością zorganizowaną lub nie, a, a służbami, które mają, mają w założeniu bronić obywatela. Więc ten kontekst jest tutaj tak naprawdę ważny, żeby zrozumieć punkt widzenia brylińskiego i sikory. Oni mhm. tak naprawdę w pewnym momencie zostali pozostawieni samym sobie, no bo to jest rzeczywiście historia. Mówię o prawdziwej historii, która pokazuje, z, z, jak to, jak to te, te wszystkie wolne rozwiązania i to jakieś samoregulowanie wszystkiego, jak to doskonale działa w praktyce, nie? Mhm. Człowiek, człowiek to sobie poradzi. dokładnie proszę pana. Z, dokładnie. Żeby znajdzie jakiś ich. sposób, tak. Znajdzie jakiś sposób, nic się, nic się złego nie wydarzy. A tutaj mieliśmy do czynienia naprawdę z, z realną matnią. I, I co prawda, w kontekście wyroku, o którym powiemy później, pojawiają się sugestie, że no przecież, no ale jest prokuratura, jest policja, jest sąd i jest, uwaga, telefon zaufania. Tak. I te słowa też w moim długu tegorocznym filmie y, padają. No ale no, pomyślmy sobie o tym, jakim rozwiązaniem jest, gdy siedzi ci na karku kilku gangusów, którzy potrafią torturować ludzi pilnikiem. Jakim rozwiązaniem jest dzwonienie na telefon so zaufania? No, możemy sobie sami odpowiedzieć, tak naprawdę. Nie? Znaczy, ja nie dzwoniłem. Nigdy, więc nie wiem, może, może, może nie doceniasz telefonów zaufania. Życzę <grystanie> ci, abyś nie miał nigdy w życiu takiej sytuacji. Chyba, że o Patronite'a się pokłócimy na przykład. Nie? Tak, bo się dzielimy po połowie, ale wiesz co, mi coś odpiera w tym tygodniu, więc. <grystanie> Będziesz przyjeżdżał i, 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 i bił mi pilnikiem. Przyjadę z arbuzem ale po prostu przywiozę ci owoce, no. Przy czym, żeby nie było, że, że my tutaj próbujemy jakoś wybielać y, Gerarda Welgrzegorza, tak? Jakby no, nie ma wątpliwości, mm -hmm. że był to kawał skurwysyna, nawet jeśli sam y, padł wcześniej ofiarą jakiegoś innego skurwysyna, ale to, że w ogóle o tym wspominamy, po pierwsze po, po prostu interesujące, tak? Bo, bo, bo film rzeczywiście nie mówi w ogóle nic o grandzie Gerarda, co też rozumiem, tak? Z dramaturgicznego punktu widzenia, mm -hmm. e, ale to jest interesujące właśnie też z punktu widzenia mówienia w ogóle o latach 90. tak? W sensie, że, że, że Grzegorz jeśli wierzyć reportażowi z gazety wyborczej, był częścią jakiegoś takiego łańcucha synów, tak? którzy, którzy tam brali od siebie wzajemnie pieniądze i wciągali się w jakieś fikcyjne długi. Co go nieco tłumaczy, w sensie, że prawdopodobnie był tak samo zdesperowany, albo i gorzej, albo może troszkę mniej, ale też był zdesperowany. Podobnie jak, 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 jak panowie Adam i, i Sławomir. Ale to też, to, to, to właśnie bardzo um, dużo mówi o sytuacji ofiar Grzegorza, tak? W sensie, że jakby oni, jakby z jednej strony, oczywiście, no spoiler, tak, zamordowali Grzegorza, tak? Finalnie, ale w jakiś sposób oni. Odmówili brania udziału w tej, w tej tej spirali przemocy, tak? Jakby oni tak naprawdę mogli stać się takim samym Grzegorzem i mogli sobie wybrać jakąś ofiarę. W pewnym sensie e, były takie momenty, w których też e, jakby nasyłali Grzegorza na, lub Gerarda na, 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 swoich, na, 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 na swoich dłużników, tak? Jest taki moment w filmie, który rzeczywiście wydarzył się naprawdę, że, że, że oni w którymś momencie dają cynk e, Gerardowi, że jest jakiś tam facet, który, który jest im winien pieniądze i to się rzeczywiście wydarzyło. Wtedy tam Grzegorz, Grzegorz przyjechał do tego gościa i coś tam mu się udało się załatwić. No nie, No ale to jest właśnie ten taki przykład tego, w jaki sposób... Ta przestępczość i, i ta brutalność mogła po prostu wniknąć w twoje życie. No nie w sensie, że pożyczyłeś kiedyś jakieś pieniądze i pół roku później masz po prostu u siebie jakichś kolegów z wschodniej granicy, tak? I którzy, którzy próbują ci tam robić brzydkie rzeczy. nie? Więc... Ja bym, wiesz co, sorry, ja bym tutaj wtrącił, a propos tego, jako, że zestawiamy prawdziwe story z długiem, mhm. że ta scena odzyskiwania właśnie długu od jakiegoś tam faceta, który wziął w komis jakieś wózki dziecięce tam załatwione przez, przez sikorę. Przez. Przez filmowego Stefana, że to jest w ogóle wspaniale sfilmowana sekwencja. Tutaj za zdjęcia odpowiada Bartosz Prokopowicz. Mhm. No i rzeczywiście operator, jednak kojarzony z jakimś takim szaleństwem formalnym, a ten, ten dług jest prowadzony jakimś takim zimnym okiem, mam wrażenie. Natomiast jest to bardzo dynamiczna sekwencja, w której Gerard wystawia za okno po prostu niemowlę tak. dziecko, faceta, od którego będzie odzyskiwany ten dług. I jest to, jest to bardzo, bardzo dynamiczne i bardzo uderzające, Jest bardzo dawno nie widziałem długu, odświeżyłem go sobie parę dni temu i przyznam, że, że zrobiło to na mnie wrażenie, więc chciałem to podkreślić w kontekście takim czysto filmowym tutaj. Słusznie, tym bardziej, że tam jakby jak oglądasz, to masz tę pełną świadomość, że oczywiście, że oni grają z jakąś lalką tak na planie i, mhm. i że Andrzej Hera tam po prostu de facto ma, ma, ma w swojej dłoni rekwizyt, a nie, a nie prawdziwe dziecko, chyba, że nie wiem, chyba, że nie wiemy czegoś o, 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 me... <ślam> o, o kulisach filmu Dług. Kiedy nie? Stanisławski Ghost to far po prostu. Tak, <ślam> <ślam> Natomiast, I mimo tego, że zdajemy sobie z tego sprawę, że, że to nie jest prawdziwe dziecko, to absolutnie ma się wrażenie, że to jest prawdziwe dziecko, i, i, i to jest totalnie rzeczywiście mrozi, mrozi krew w żyłach. No więc tak, więc właśnie kończę ten wątek, tak? Jakby Adam i Sławomir odmówili ciągnięcia tego dalej, tego, tego, tego głuchego telefonu przemocy, tak? W sensie tej. tej, 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 tej nie kontynuowali tej spirali i jakby. Ucieli ten, 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 ten łańcuch w najbardziej drastyczny sposób, w jaki mogli to zrobić, ucinając głowę martwemu Grzegorzowi i jednemu z jego ochroniarzy, w cudzysłowie. I, i, i tak, no ale zostali doprowadzeni do, 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 takiej właśnie, do takiej właśnie ostateczności. No tak, no pomiędzy pojawiają się jakieś takie próby gdzieś tam zażegnania tego konfliktu, pojawia się pytanie kierowane w stronę Grzegorza, jakby w końcu ile ten pierdol dług wynosi, tak, spłaćmy, spłaćmy to e, na raz. W przeliczeniu na nowe złote to było jakieś 10 tysięcy złotych, z, oczywiście z całą świadomością, że 10 tysięcy złotych wtedy, w połowie lat 90., no to coś zupełnie innego niż, niż dziś, że to była nieco wyższa kwota. No i tak się rzeczywiście dzieje, aby to zrobić, e, no panowie posuwają się do pewnego fortelu, on jest przedstawiony w pośredni sposób w długu Krauzego, ale no jednak w trochę innym kontekście, tekście, bo jest tak, panowie zakładają sobie firmę, dostają książeczkę czekową, tam jest 25 czeków, zdaje się, że Bryliński jeździ po Polsce, po różnych bankach i wyjmuje gotówkę z pienięża te czeki, ta kasa trafia do Grzegorza, wydaje się, że jest koniec, tak? Mhm. Dobra, spłaciliśmy cię na raz, jakby daj już spokój. Panowie zatrudniają się na czarno u jakiegoś Włocha, zdaje się. Przepraszam, że dzisiaj wetnę się, ale tutaj może dodam, że Panowie oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, że będą mieli z tej okazji problemy, ale jak to sami ujmują w wielu rozmowach, woleli mieć problemy z bankiem niż z, Grz z Grzegorza. Tak, tak. Tym bardziej, że nie mieli już żadnych możliwości, bo po drodze się napożyczali i nawymyślali powodów w rodzaju, nie wiem, moja partnerka jest chora, nie wiem, potrzebujemy na leki, i no musieli po drodze, jak się domyślacie, oszukiwać przyjaciół. Panowie zatrudnili się na czarno u jakiegoś Włocha. W filmie ta historia jest rozbita, bo jest. Tak, że Stefan się zatrudnia u jakiegoś biznesmena niemieckiego, zdaje się, jakiegoś, bogat, figura bogatego Niemca, mm -hmm. jakaś taka, powiedzmy, w latach 90. żywa. Zresztą gra go Józef Mika, znany między innymi z ziarna, czy to jest doktorek z ziarna. To pozdrawiamy przy okazji i Józefa Mika, i Rafała Kołsuta, który był u nas milion odcinków temu. No, w rzeczywistości było nieco inaczej, nie ma to znaczenia. Ten fortel zresztą został wytłumaczony Grzegorzowi, bo Grzegorz bardzo. Chciał wiedzieć, jak w ogóle zdobyliście ten kasek? Dlaczego mnie spłacacie nagle teraz? I zdaje się, że Sławek zupełnie niepotrzebnie wytłumaczył mu, co się wydarzyło. Także zrobiliśmy tak, tutaj ten, jest, to, jest to lewizna, więc Grzegorz stwierdził, że dobra, okej, okay, to, to będziemy w ten sposób mhm. teraz działać. Bo przecież wraz z tym zatrudnieniem się u Włocha ta cała historia się nie rozmywa. Jakiś miesiąc później Grzegorz i, i Mariusz, wspomniany w cudzysłowie ochroniarz, wracają do panów i chcą kontynuować całą tę zabawę i, i, i dalej chcą znów w cudzysłowie współpracować i robić jakieś wspólne lewe biznesy. Tak, tutaj jest też kwestia tego, że w filmie, jak oglądasz film, to cały czas masz taką nadzieję, że. To, to się co prawda dzieje w połowie, w połowie obrazu, ale masz nadzieję, że to już jest rzeczywiście koniec. I to jest, um, muszę pochwalić w ogóle i Krauzego, i Morawskiego za to, że udało im się wytworzyć sytuację po pierwsze, w której absolutnie kibicujesz, kibicujesz bohaterom i współdzielisz te nadzieje z nimi. Tak? W sensie, mm -hmm. że okej, okay, Czyli teraz będzie już spokojnie, tak? W sensie, teraz być może film będzie opowiadał o tym, że oni rzeczywiście te skutery będą ściągali do, do Polski. No, nie ma to żadnego sensu, ale z punktu widzenia narracyjnego czy dramaturgicznego, no ale wciąż, tak? Jakby e, masz nadzieję, że to już jest koniec, no to nie jest koniec. Po drugie, e, dług. E, tak jak wspomniałeś, tutaj Gerard jest bardzo um, taką um, postacią pokazaną o, o, od jednej strony i, i, i dość płaską, co nie jest zarzutem absolutnie. No jakby on jest po prostu jednoznacznie zły. Mhm. On jest po prostu kawałem Sukinkota. tak? Ale jednocześnie e, odnoszę wrażenie, że to jest jedyny film e, z polskich lat 90., który pokazuje gangsterkę tak, że nie czujesz do niej. Ani grama e, sympatii, nie. E, rozmawialiśmy tutaj parokrotnie o, o kinie bandyckim Nintisowym, e, e, i za każdym razem była jakaś taka próba, e, czy, czy mówimy o komedii, czy o dramatach, czy, czy o filmach policyjnych, mm. i tak dalej. E, była taka próba e, jednak. E, Wytworzenia pewnej nici empatii, nici sympatii czy, czy, czy jakiegoś takiego próba namówienia do tego, żeby jednak odczuwał empatię do gościa, który przyjeżdża i robi jakieś potworne rzeczy, no bo bardzo często gangster, gangsterzy po prostu byli cool, bardzo często osoby, które były brutalne, były cool, tak? W sensie wszyscy chcieli mieć taką kurteczkę, jaką, jaką unosił Bogusław Linda, to jest prawda. On tam nie był gangsterem, no ale robił, robił okrutne rzeczy, no nie dług absolutnie się, jakby wypisuje się z tej imprezy. Dług mówi, nie, słuchajcie, jakby to, jakby to nie ma w ogóle co wzdychać do, do, do tych osób, nie ma w ogóle co wzdychać do tamtych czasów, co wydaje mi się też bardzo znamienne w kontekście filmów, które robi na przykład dzisiaj Kawulski, tak, w sensie te wszystkie ja zostałem gangsterem, co tam się wydarzyło i bo, tutaj poznałem dziewczynę i było w PRL-u i było kolorowo. Nie, guys, w sensie oni naprawdę łamali ludziom ręce, mhm. oni naprawdę brali od ludzi Haracze za ochronę, w cudzysłowie, knajp. Oni naprawdę potrafili zdetonować bombę w ogóle w Warszawie, potrafili połamać komuś nogi. To były straszne rzeczy, i odnoszę wrażenie, że w dzisiejszym, powiedzmy, takim dyskursie publicznym troszeczkę za mało jest próby docierania do ofiar gangów i, i mafii z lat 90. Ci ludzie żyją, tak? Na pewno mają potworne traumy, i jakby, jak Mam do czynienia gdzieś z filmami gangsterskimi, które wzdychają do jakichś takich postaci, typu tam, nie wiem, Pershing czy, czy, czy ktoś. Mm -hmm. e, to, to chce mi się żegać trochę czasami. Więc tutaj dług, trzeba docenić też jako film, który, który mm, wypisał się z tej imprezy i to w momencie, w którym to przynosił łatwe pieniądze. tak? W sensie łatwe pieniądze przynosiło podejście takie scenariuszowe, że pokażemy wam teraz, jak, jak cool można być, jak, jak należysz do miasta i, i możesz jeździć, i jakby stać się na wszystko, i są dziewczyny. U twoich stóp, i tak dalej, i tak dalej. Może i tak ale z drugiej strony robisz właśnie takie rzeczy, nie? To prawda, to jakieś takie powiedzmy rozszerzanie rysu tego Gerarda na bazie tego, co wiemy o, o Grzegorzu Gmitrzaku, no, w żaden sposób by nam się tutaj nie przydało, bo te wspomnienia tej byłej żony Gmitrzaka, opublikowane w tej reportażowej formie, no one wskazują na to, że tak, mieliśmy do czynienia oczywiście z gościem, który nie lubi zasad i w ogóle działa jakoś tak często irracjonalnie, mhm. ale też z gościem, który ma pewien kontakt kompleks związany z tym, że nie jest w stanie, albo że może nie być w stanie zapewnić swojej rodzinie odpowiedniego bytu, tak? Że mm -hmm. najpierw zaczyna się od tego, że on nie ma własnego mieszkania, a tu, tutaj już dziecko i tak dalej. E, ona wspominała, że kiedy on uległ jakiemuś wypadkowi i miał problemy z chodzeniem, no to stwierdził, że odchodzi od żony, bo ona nie może być z kaleką. Jakieś takie mm, rozmaite kompleksy i, i też jakieś takie właśnie podszycie tutaj rodzinne. Jednak family man, nie? No bo on to on to wszystko robi dla rodziny rodziny no w żaden sposób to go nie usprawiedliwia w prawdziwym życiu i w ogóle by nam się to nie przydało w długu. Mm -hmm. co prawda Gerard jest trochę prowadzony w jakiś taki sposób wiesz, że jakbyś przebrał czy to Deniro czy Pejego z Goodfellas przebrałbyś w ten sam płaszcz albo mogliby być w swoich płaszczach z tamtego filmu No to wyobrażasz sobie tego typu postać tylko to, że Gerard jest charyzmatycznym skłowy i jest bardzo czarujący wobec kobiet Tak naprawdę tutaj w długu dodaje mu jeszcze cynizmu, mam mhm. wrażenie, i trochę jednak podkreśla ten taki no właśnie, no mocno psychopatyczny rys, Nie? Że ten gość się przepoczwarza tak mhm. naprawdę, żeby osiągnąć jakiś taki taki okrutny cel, więc pod tym względem rzeczywiście mamy do czynienia, czy przyjmiemy linię na zasadzie jest to jednostka, która w tych warunkach kapitalistycznych robi totalne gówno, czy przyjmiemy linię typu jest to uosobienie wszystkiego, co patologiczne w kapitalizmie, niezależnie od tego, jak to zinterpretujemy, jest to po po prostu jednoznacznie zła, królewsko zła i okrutna postać. Mm -hmm. Przy czym y, tutaj trzeba powiedzieć, że Krauzemu się udało wprowadzić takie absolutnie zajęte napięcie. Zajebne... Dla, dla, dla filmu. Mm -hmm. W momentach, w których Gerard próbuje czasami kontaktować się z osobami, które powiedzmy tam są jakimiś tam epizodycznymi tam bohaterami, którzy tam sobie krążą wokół, wokół bohaterów, tak? Jak w pierwszej scenie, w której go poznajemy, mówi kobiecie, która pracuje w centrum handlowym, że jeśli będzie miała pani problemy z pracą, to proszę się tutaj zgłosić, bo mm -hmm. to jest moja wizytówka, nie? I jakby widz, który już wtedy wie, że Gerard będzie tym, kim tym, tym, będzie nawet jeśli ogląda film po raz pierwszy, bo, bo ten gość w ogóle wygląda trochę jak Vampir, tak jak tutaj zwracali uwagę też filmoznawcy, którzy, którzy ten film obejrzeli i komentowali go po premierze. I widzę, myśli. Nie, dziewczyno, nie rób tego. W sensie, że jakby prawdopodobnie jeśli odezwiesz się do tego gościa, to to się skończy bardzo źle. nie? I on raz na jakiś czas ma właśnie jakiś taki kontakt z, z, z osobami z zewnątrz. nie? Więc, więc tak, swojego jeszcze, a propos tego, o czym, o czym mówiliśmy wcześniej, i tak tam chwileczkę tylko wrócę, Grzegorz. Jakby później jakby prawdziwi bohaterowie dowiedzieli się o tym, że, że również jeden z ochroniarzy, ten, który zginął razem z Grzegorzem, miał dług. U Grzegorza, ten taki fikcyjny dług. I, on, I tam padły takie słowa, że on wszystkich tak robi i tak dalej. Więc to też jest interesujące, że, 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 że tak naprawdę jeszcze była kolejna ścieżka, powiedzmy, dla mm -hmm. Adama i raczej przyłączyć się do tego gangu, tak naprawdę. wyłudzaczy długu, tak. I oni oczywiście odmówili tego, nie? I tutaj Grzegorz się na nich. Przejechał, mówiąc, mówiąc, powiedzmy, że troszkę zbyt delikatnie, ale tak, ale, ale to, to też pokazuje, że całe to środowisko było było tak popierdolone. Tak, Sikora wspominał też o tym, że Grzegorz o, 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 oczekiwał, że Sikora zgodzi się wziąć udział w jakiejś takiej akcji na zasadzie, no coś tam musisz tam wrzucić w ogóle granat, i co, coś w tym guście, no nie, morderstwo, mm. no, albo po prostu rozpierdolnie granatem, jak Jakiegoś lokalu, to nie znamy do końca szczegółów, i Sikora wtedy stwierdził, że dobra, jakieś wały gospodarcze to jest tak naprawdę możliwe w naszej sytuacji, ale absolutnie w jakieś rzeczy kryminalne nas, nas tutaj nie wciągniesz. Tak jak mówiliśmy, po jednorazowej spłacie tego długu w wysokości 100 milionów złotych, czyli tam 10 tysięcy nowych złotych, to wszystko nie ustało. Panowie nadal mieli być po prostu na telefon, na posyłki. Grzegorz dalej ich po prostu drenował, wysysał z jakichkolwiek sił życiowych i z jakichś resztek po prostu gotówki. No i właśnie, tutaj już byli doprowadzeni do ostateczności. W Długu Krauzego mamy do czynienia z trójką przyjaciół, tak, mamy dwóch głównych bohaterów i mamy tatka, mamy postać graną przez Cezarego Kosińskiego. Tak naprawdę tych panów było więcej, tak, mm -hmm. był tam m.in. brat Sikory i jeszcze dwóch kolegów, tak, czyli łącznie mieliśmy do czynienia tak naprawdę z piątką, która się zorganizowała, tak. żeby, no właśnie, żeby u... Gmitzaka i żeby udbić jego, no właśnie, pomagiera, ochroniarza, to, to oczywiście mm, za mocne słowo. Wymyślili sobie jakąś historię w rodzaju, w ogóle bardzo, to, to podkreśla naintisowość tego wszystkiego. Oni chcieli przeprowadzić jakąś transakcję, chodziło o uszkodzonego Fiata Tempra. To charakterystyczny samochód z tamtych czasów. Gmitszak i, i Mariusz zgodzili się na to, żeby gdzieś tam uczestniczyć w tej transakcji i coś, coś otrzymać. Uszkodzonego? Dlatego, że jeden z naszych bohaterów, niechcący, wjechał w samochód Grzegorza, tak, co oczywiście też tam um, zalecowało nowy dług, nowe tam dodatkowe tak, 3000, czy tam Za co Gmistrzek, prostu... tak. Za co Gmistrzek y, doliczył 3000 dolarów, <grafik> więc to też pokazuje, jak, jak po prostu fikcyjny, groteskowy, absurdalny był to był to dług. No i tak, no, to był tylko i wyłącznie pretekst. Udało się Grzegorza i Mariusza sprowadzić do mieszkania. W mieszkaniu zostali rozdzieleni, no i widzimy to też ukrałzego mniej Więcej tak ta historia jest poprowadzona. Po prostu młody idzie po wódkę, bo wódka się zbiła. W tym czasie Gerard zostaje sam bez jakiegoś wsparcia. Tutaj obaj panowie zostali pojmani i wywiezieni z Warszawy, tak? Najpierw jakieś 80 kilometrów od Warszawy do Maciejowic na jakieś pole. Sikora wspominał, że gmiczak próbował go jednak jakoś przekonać. Rozmawiał raczej z nim, a nie z Arturem, i, i ta relacja też. Jest pokazana w długu Krauzego, że jakby tym łącznikiem jest tutaj Stefan tak naprawdę. Gmistrzak proponował jakieś tam wspólne biznesy, chciał się jakoś wykupić z tego, że jest skrępowany i, i wwieziony w jakieś niewiadome miejsce. Mariusz przekonywał, że, że przecież Gmistrzak tam go traktuje jak szmatę i że on sam jest w takiej beznadziejnej sytuacji. Zostawcie mnie. No i w filmie też ten pomagier próbuje się jakoś tam e, wykupić. Zatrzymali się w polu w Maciejowicach, e, Grzegorz cały czas prowokował podobno Artura. Tak, to jest na najbardziej tak, w tym wszystkim. Mówił nie? tak, że w rodzaju mnie, Jeśli potrafisz, zresztą to widać mocniej w filmie Mój Dług, gdzie, gdzie ten bohater po prostu obraża tych swoich przyszłych oprawców, tak naprawdę, i mówi: Mam cię no ciekawe co tam zrobisz. I wtedy sprowokowany bohater, no, jak się domyślamy, jest to ten Artur Bryliński. Rzeczywiście wbija w niego kilkakrotnie nóż. Tak naprawdę podobno również prowokował tych swoich napastników. Napastników, którzy byli dosyć mocno jednak, no bo należy ich nazwać napastnikami, stało się to, co się stało i byli dosyć mocno wyposażeni, jednak pojechali razem z Grzegorzem i z Mariuszem wyposażeni w tasak, w piłkę do metalu, które no jak już wiemy doskonale przydały im się tam na miejscu po mm. dokonaniu tego zabójstwa. No i warto podkreślić, że oczywiście Sikora przyznaje się do winy, bo współuczestniczył we wszystkim, ale osobą, która zadawała ciosy, która no, w takim sensie technicznym zamordowała Grzegorza i Mariusza, był y, Artur Bryliński. Tak, przy czym y, trzeba też powiedzieć, że że, że, że Artur jest tą postacią, która trochę mocniej interesuje Krzysztofa Krauzego w filmie dług, tak? W sensie tej Artura, odpowiednik Artura, czyli Adama, gra Robert Gonera, który no ewidentnie to jest, to jest postać pierwszoplanowa, tak? W sensie wiadomo, że tam obaj panowie są, mhm. są, są najistotniejsi i jakby obserwujemy całą tę sytuację, tylko i wyłącznie z ich perspektywy. Dlatego też w filmie między innymi nie ma perspektywy Gerarda, tak? Ale, ale najważniejsze to jest to jest. Adam grany przez, przez, przez Gonerę. Um, z kolei w filmie Mój Dług, tutaj, który, przy którym współpracował, przy, przy tworzeniu scenariusza, którego współpracował, i tam też to było obecne mocno na planie, i o ile można tam się zorientować, może troszkę za bardzo był obecny na planie, no to tam głównym bohaterem jest jednak Sikora i to wszystko dzieje się już w więzieniu. I, w, i z takimi retrospekcjami, które, które pokazują wydarzenia również zaprezentowane w długu, pokazują je w sposób mniej atrakcyjny filmowo, mówiąc delikatnie, Aha. prawda? Tak, więc tam też, też a, a, aktorsko tam rzeczy się dzieją. No ale dobra, nie, nie, wchodźmy, nie wchodźmy jeszcze w mój dług, bo, bo do, tego, do tego dotrzemy, ale też nie będziemy chyba się jakoś bardzo mocno na ten temat rozprawiali. Ja myślę, że, myślę, ten 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 temat że temat nie, tej... tym bardziej, że mamy tutaj dług Krauzego i, i prawdziwą historię tego długu, więc na mój dług nawet nie tyle, że nam nie starczy czasu, bo jak wiecie, robimy różne rzeczy, mhm. ale myślę, że tutaj nie warto w kontekście tej historii po prostu cisnąć, po, no umówmy się, no, nieudanym, mm -hmm. nieudanym i to świeżym filmie. Mm -hmm. Ciekawa jest kwestia tego, tego morderstwa w kontekście tego, co mówił Artur po iż później, po wypuszczeniu z więzienia, tak? W sensie, że jakby i film, film dług sugeruje, że to był, to był czysty afekt, to była, to była kwestia tego, że Garrett po prostu sprowokował gościa i um, mówieniem o tym, że zrobi krzywdę jego dziecku i tak dalej, um, Rzeczywi w rzeczywistości bryliński później mówił u olejnik, że, że nie był tak szlachetnym człowiekiem jak, jak, jak bohater Gonery. I, i też... Um... On parokrotnie sugerował, że on dopuszczał taką możliwość, że coś się w ten sposób zadzieje. Zresztą Sikora w dokumencie Egzekucja tam głośno zastanawia się, dlaczego, dlaczego Sikora miał, miał na sobie rękawiczki jako jedyny z, powiedzmy, z tych, tych sprawców, tak? Jak to, jak, jak to się wydarzyło. Więc tam są jakieś takie momenty, w których ten, ten, ten film rzeczywiście troszeczkę bardziej idealistyczny sposób, powiedzmy, pokazuje, pokazuje bohaterów i pokazuje tę całą sytuację jako, jako, jako tragedię, która, która była raczej Sprowokowana niż, niż zaplanowana z zimną krwią. Co oczywiście żeby też powiem od razu, że to nie znaczy, że, że nie wiem, że uważam, że stało się coś strasznego i że Artur Bryński powinien siedzieć w więzieniu tyle, ile mm -hmm. został mu przepisany ten wyrok. No nie, nie, nie. To jakby wiadomo, że, że, że to był koszmar, z którego tak naprawdę wydaje się, że być może było tak, że to była, że, że to była jedyna opcja żeby Grzegorz musiał, Grzegorz i Mariusz musieli zginąć, chociaż sam Artur mówi u Olejnik, że, 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 że być może nie musieliby ginąć, tylko że jakby tego się już nigdy nie dowiemy. Mhm. No, bo, no, bo, no bo tak. No. Tak, no twierdził, że dzisiaj rozwiązałby to w inny sposób, że nie posunąłby się do ostateczności. Tak, mówiłeś o tym, że, że Bryliński przyznawał się również do tego, że nie był jakimś w ogóle super sympatycznym chłopcem. Wręcz powiedział, że był złym człowiekiem wcześniej. Mhm. Tak, ta kwestia afektu jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo Dyskusyjna. Bryliński, no właśnie, Bryliński poniekąd lata później wybaczył Sikorze, albo przyznał, że Sikora postąpił dobrze, gdy, no właśnie, gdy przyznał się do tego, co się wydarzyło. Tutaj mhm. zaznaczmy, że policja interesowała się całą ekipą, o której mówimy już wcześniej, jeszcze kiedy Grzegorz Gmistrzak żył. Mhm. Pojawiła się sprawa związana z tymi lewymi czekami, więc, więc jakieś rozmowy, jakieś przesłuchania były prowadzone, natomiast Gmistrzak. Trzak nie został wydany przez Brylińskiego czy, czy Sikorę. Natomiast po wyłowieniu tych ciał, po tym już jak pojawiły się hipotezy, że, że to jakieś tam ruskie, mafijne porachunki, no udało się dotrzeć do Brylińskiego i Sikory. Panowie spędzili w areszcie bodajże lata 95-97, bo mhm. do skazania doszło w listopadzie 97 roku. Początkowo nie planowali się przyznać. Tak naprawdę policja stwierdziła już, że ich wypuszcza Mówię tutaj o tych pierwszych wczesnych przesłuchaniach, ale wtedy Sikora został zaproszony na jeszcze jedną rozmowę i mimo, że policja podjęła już decyzję co do dalszych kroków, Sikora nagle znikąd przyznał się do tego, co się, co się wydarzyło, no i zdaje się, że policjant przesłuchujący go wtedy po latach no jakby nie mógł sobie wybaczyć tego, że, że zaprosił jeszcze raz Sikorę, bo to też pokazuje jak niejednoznaczna to jest sprawa. Jasne, mamy do czynienia z morderstwem, które jest bardzo ciężką zbrodnią, i jest karane, natomiast mamy tutaj też masę okoliczności, które sprawiają, że nie możemy traktować Brylińskiego i Sikory jak po prostu Jakichś zwyrodnialców, mm -hmm. oprawców, psychopatów i, i, i gwałcicieli. Także bardzo, bardzo skomplikowana sprawa, zresztą w moim długu, naszym ulubionym filmie też takie sygnały się, się tak naprawdę da dostrzec, tak, że ta jednak, że część tej ekipy, nie wiem, ze służby więziennej jest po stronie Sikory, że w ogóle jakby co ty tutaj, co ty tutaj tak naprawdę robisz, także jakby to, to przyszło znikąd, być może ta sprawa potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie jakieś tam zrządzenie losu i zaproszenie Sikory na, na kolejną rozmowę. Mm -hmm. Tak, zresztą tam Sikora też wspominał, że że, że był tłuczony, jak, jakby cokolwiek to znaczy, no ale zakładam, że, że, że to nie, jakby, być może nie chodzi o bicie, ale... Był maglowany w maglo, takim maglowany, sensie. Był tak. Mm -hmm. Przez innych policjantów, żeby tam którzy chci, chcieli i jemu i kolegom e, przybić i, ileś tam innych niewykrytych morderstw, tak, uznając, że to jest taka zorganizowana grupa przestępcza, która tym się właśnie zajmuje na co dzień, tak? Że tam e, mordują, obcinają ludziom głowę i wrzucają do Wisły, tak? E, to, się, to się nie udało, no ale tak czy siak Sikoraj Bryliński sto, dostali po 25 lat, pozostali panowie... E, dostali niższe wyroki i wszyscy wyszli przed, tam po, po kilku latach, tak? Jakby ma maksymalny wyrok, który, który przysiedziała i, i, inna osoba związana z tym, z tą zbrodnią, to jest, to, to jest lat 8. Właśnie tam w uzasadnieniu sąd miał stwierdzić, że Telefon zaufania mógł być grany. No i co? I jakby niedługo, bardzo szybko po tym, jak panowie zostali skazani, do więzienia przyjechali Morawski z Krauzem. Do więzień właściwie, bo o ile tam wiem, oni siedzieli razem mhm. tak, w jednym budynku i zaczęli zbierać materiały do, na, na temat tej zbrodni. Wykazali się, wydaje mi się, bardzo dużą czujnością, dlatego że tak naprawdę z początku ta zbrodnia była opisywana w sposób bardzo jednoznaczny. Tak? Tutaj w filmie egzekucja jest fragment. Takiego materiału newsowego na temat, na temat tego wydarzenia, który, który leciał tak. Rozpoczął się proces trzech osób oskarżonych o zabójstwo dwóch mężczyzn, których ciała znaleziono trzy lata temu w wiśle. Mordercy okaleczyli zwłoki, odcinając głowy. Oskarżeni twierdzą, że mężczyźni bili ich i grodzili śmiercią, jak nie będą z nimi jeśli nie będą z nimi współpracować. I teraz, no, jakby teoretycznie to jest opowieść o tej zbrodni tak w sensie to jest dokładnie to co się wydarzyło ale mm. z drugiej strony to pokazuje jak istotny jest kontekst jakby poznania ka każdej tego typu opowieści tak I jak jak często no tutaj mówię też o sobie i tam nie wiem o osobach z mojego otoczenia jak często zdarza nam się przeczytać coś gdzieś i stwierdzić od razu o to po prostu dożywocie, co to w ogóle jest i tak dalej jakby, co, jakiś, mm. albo, albo z drugiej strony o to wygląda jak się gangsterskie rachunki no niech się tam niech się tam pozabijają jak też pada w filmie dług zresztą krauzego nie? niech się pozabijają no, trudno nie no, jakby, wiesz E, więc, e, i, i, i tak, i Morawski z Krauzem e, e, rozmawiali z, z panami, nagrali tam kilkadziesiąt godzin rozmów. To zresztą ten, ten zapis rozmów trafił do aktorów, którzy. Odgrywali główne role. I, i swojego aktorzy podobno też jakoś tam się opierali na tym, w jaki sposób pierwowzory z prawdziwego świata, pierwowzory postaci Adama i Stefana rzeczywiście mówiły. Właśnie, może dodajmy jeszcze, w jaki sposób ta opinia albo narracja dotycząca tej zbrodni się zmieniła. Ty mówiłeś właśnie o tym, jak to było opisane, to jakby zimny, zdawkowy opis. No i rzeczywiście można stwierdzić, no tak, no tak, tak było, jak się okazało, jest to prawda. Sikora wspominał, że w magazynie 997, i nie mówię tutaj o programie telewizyjnym Fajbusiewicza, tylko o jak on sam nazwał, o gadzinówce czy jakimś takim propagandowym periodyku policyjnym. W tym magazynie pojawiła się taka wersja, że mordercy po prostu grali w piłkę głowami zamordowanych i krzyczeli gol, więc no jakby zupełnie inaczej to wygląda już po premierze długu, bo mhm. zaznaczmy, że o ile możemy traktować Dług jako samodzielne dzieło filmowe i można to sobie oglądać, nie wiem, jako pewnego rodzaju moralitet, i, i, i też się sprawdzi w tej roli, to mamy do czynienia z filmem bardzo interwencyjnym, nie? Mhm. Bo mamy do czynienia z filmem, który oczywiście wywrze pewien wpływ na to, w jaki sposób potoczą się losy tych prawdziwych pierwowzorów. Jest to film z jednej strony nawet można powiedzieć, Kręcony z pewną tezą. W tekście, który znalazłeś, Stokwiszewski w ciekawy sposób interpretuje dług, krytycznie, bo mówi o tym, że tutaj moralność zastępuje etykę, to znaczy, że scenarzyści i reżyser prowadzą całą opowieść tak, żeby absolutnie oczyścić bohaterów, mm -hmm. żeby dodać tutaj jakieś dodatkowe motywy, jakby dodajmy, że, że filmowy Adam traci dziecko, tak? Jego partnerka po drodze poroniła. I zadaje ciosy nożem Gerardowi, w momencie, gdy ten wspomina o, o dziecku, tak? Że to jest um, pewien rodzaj odwetu, to jest życie za życie, tak? Mm -hmm. Jakby dopiero w tamtym momencie i wtedy nam się to zeruje i jakby pomijamy ten aspekt, jakby taki czysto etyczny, nie? który jest, wydaje się, niepodważalny w tym wszystkim. Można sobie to jeszcze dodatkowo rozszerzyć, bo e, rzeczywiście w tych ujęciach. Mm, przed tym momentem, gdy Adam przyznaje się do popełnienia zbrodni, to znaczy przed momentem, gdy zadzwoni po prostu na policję i sam się, i sam na siebie doniesie, mamy przebitki kościelne, tak? I jest to opowieść z tego punktu widzenia o, o winie, ale o odkupieniu, tak? O odkupieniu grzechów, no, a przecież jakby to się wydarzyło i, i, i ta sytuacja zaistniała, więc jest to oczywiście pod tym względem nie do końca przeźroczysty film. Takie, takie mam tak. wrażenie. I to jest, to, to jest ciekawa interpretacja y, Stokwiszewskiego. No ale stało się to, co się stało, bo rzeczywiście tutaj mm, Krauze i Morawski mieli pewnie Artystyczny cel, ale również taki czysto społeczny, mm -hmm. bo ten film bardzo obudził sumienia e, i, i doprowadzi z czasem do ułaskawienia obu, e, obu postaci. A propos tego, co powiedziałeś o, 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 o dziecku i o poronieniu, to coś, co mi absolutnie rozwaliło głowę, co, co wyczytałem w książce Michała Piepiórki, pozdrawiamy serdecznie, w książce, do której tutaj, tutaj wielokrotnie się odnosiliśmy. Nie wiem, czy to, jestem ciekaw, czy to Michał zauważył, czy to, czy to gdzieś tam sobie krążyło, ale on, on zauważył, Zauważył taką rzecz, że ten film odnosi się, tak powiedzmy, Arebur bur do, 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 do tego takiego komunału, że prawdziwy mężczyzna powinien spłodzić tam syna, zbudować dom i zasadzić drzewo, nie? Mhm. No i tak naprawdę na, na, na przykładzie postaci Roberta Gonery widzimy, że tak, że on traci dziecko w wyniku poronienia, traci dom w wyniku tego, że, 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 że Gerard tam go do tego zmusza. I gdzie jest drzewo? Drzewo z początku. To jest bardzo subtelny moment, który, którego ja nigdy nie zauważyłem, znaczy zauważyłem go, ale nie powiązałem go nigdy z tym, mm -hmm. tak? Mianowicie w, pierwszy, w jednej z pierwszych scen e, żona e, mówi do, żona czy, czy, czy dziewczyna? E, mm -hmm. Mówi do, e, mówi do Adama, że o, wyciąłeś brzozę. No on mówi no tak, to bo, bo stała w sypialni, to, to się wszystko dzieje na, bu na budowie ich, ich domu, na ich działce, mm -hmm. tak? Więc to jest e, coś, co, co mi trochę rozwaliło głowę, że rzeczywiście to, to, to był bardzo wyraźny Raźny, to było na pewno intencjonalnie wrzucone w scenariusz, tak? I, i na pewno to było, to było coś, co, co zaplanowali twórcy, ale co bardzo trudno zauważyć, jeśli, zwłaszcza jeśli obejrzało się ten film raz albo dwa. Wspomniałeś tutaj o ułaskawieniu um, obu panów. Rzeczywiście tak, jakby niedługo po porymierze długu, o którym można powiedzieć właściwie, że jest filmem wybitnie zaangażowanym, i w, jakby w tym kontekście, że w tym sensie, że. Przecież jakby dług realnie, jako jeden z niewielu polskich filmów, być może miał bardzo duży wpływ na bardzo trudną sprawę kryminalną, mm -hmm. tak? I, i, I jak się mówi, że często, że sztuka, sztuka nie ma tam wpływu na nic, nie może mieć wpływu na nic, no jak widzimy, może mieć i, jakby, i, i, ma, i ma bardzo duży. Powstała strona dług.org.pl, która tam zbierała podpisy, pod, pod, jakby o, o sprawie zaczęło być głośno, powstawały reportaże, jak na przykład m.in. Wspomniany, e, wspomniany reportaż Morawskiej, więc działy się rzeczy w tej sprawie, tak? I dług tutaj... Pchnął to wszystko w takim kierunku, żeby te, rzeczy się, żeby te rzeczy się działy. Finalnie Sikora został wypuszczony z więzienia decyzją prezydenta Kwaśniewskiego, który zrobił to jakoś tam bardzo, jakby dni, kilka dni przed tym, jak przestał być prezydentem w 2000, 2005 roku. Trwało to 5 lat. Łącznie Sikora siedział, przesiedział lat 10, jeśli, jeśli do, jakby wliczymy do, 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 do jego kary Areśc. areszt. No i w więzieniu został Artur, i to jest bardzo ciekawe, co, co się wydarzyło co się wydarzyło w kontekście Artura, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory w roku 2005, również prezydenckie, oni zawsze wydaje się, że w takich przekazach medialnych zawsze stają po stronie człowieka, mówią bardzo dużo o bandyterce, która tam rządzi rządzi państwem, nie można na to pozwolić, tak? że, 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 że jakby. Wydawało się absolutnie logiczne, że prezydent Lech Kaczyński szybko podpisze akt ułaskawienia Artura Brylińskiego. Okazało się, że no kurczę, niekoniecznie. Dlatego, że musiało potrwać to jeszcze trochę. Sam Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński zresztą też zapowiedzieli jeszcze chyba przed wygranymi wyborami, że to się wydarzy, że, że Artur Bryliński wyjdzie. No tego też oczekiwała opinia publiczna, a poza tym ta ta decyzja byłaby bezpieczna politycznie, w sensie, że jakby nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek wtedy w Polsce był i twierdził, że nie, no nie, no się już dalej, no co to w ogóle ma być, no zamordował, tak? W sensie jakby nie wydaje mi się, żeby to był mainstreamowy pogląd, mm, raczej nie. Mm -hmm. e, opinia publiczna jednoznacznie chciała, chciała żeby, on, żeby on wyszedł. Tymczasem e, Lech Kaczyński, który najpierw e, jakby postanowił przyjrzeć się sprawie trochę bliżej i podjął decyzję o niewypuszczaniu Brylińskiego, czy znaczy o nie ułaskawieniu Brylińskiego, tak? E, już po śmierci Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku Elżbieta Jakubiak. Szczerok, jak robiłem research do tego odcinka to przypomniała mi się w ogóle ta osoba, w sensie w ogóle nie pamiętałem, że ona istniała. <laughs> e, powiedziała tak: "Prezydent Kaczyński nie widział nadziei na resocjalizację Artura Brdzińskiego po samodzielnym przeczytaniu akt, stwierdził, że nie może e, tego zrobić ze względu na szczególnie okrucieństwo przy zabójstwie ochroniarza, czyli tutaj chodziło o Mariusza Kłosa." E, jest to interesujące, nie chcę tego oceniać w żaden sposób, bo ja też nie, nie, nie widziałem tych akt, Na pewno prezydent Kaczyński wiedział więcej na temat tej sprawy niż ja. Niemniej skończyło się to tym, że, że, że Brylińskiego finalnie ułaskawił prezydent Komorowski. W roku 2010, tak, tak. tak. No tutaj ciekawa rzecz, artykuł z wprost z 2006 roku, bo to też pokazuje, że zanim Kaczyński podjął decyzję, żeby jednak tego prawa łaski tutaj nie zastosować, mam wrażenie, że myślał tak, jak po prostu przynajmniej trzy czwarte Polaków albo 90% osób, które obejrzały dług, bo powiedział, że oczywiście zbrodnia zabójstwa jest zawsze zbrodnią zabójstwa i wymaga surowego ukarania, ale czym innym jest zabójstwo człowieka, który jest oprawcą, a czym innym zabójstwo przypadkowej osoby, by zarobić 1000 czy dwa tysiące złotych, więc ta cezura między, tego, po prostu, mhm. między morderstwem dla, dla własnej korzyści, a jakąś taką wyższą koniecznością tutaj jest zarysowana i co ciekawe o zastosowanie prawa łaski wobec Brylińskiego, zwrócił się do Lecha Kaczyńskiego, do prezydenta minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, więc mm -hmm. Zbigniew Ziobro chciał być kulgajem cool i tym takim empatycznym człowiekiem. No, no, stało się to, co się stało. Ostatecznie obie główne postaci tego dramatu wyszły na wolność. No i te ich dalsze losy pokazują, że ten ich stosunek do, do samej zbrodni albo do, do własnej obecności w mediach w związku z tą zbrodnią, no jest zgoła inny. Ja też to rozumiem, Również dlatego, że Sikora, mimo że on się zarzeka, on tak, on był winny, tak, on w tym uczestniczył. To, że nie miał ręki na nożu i że go nie wbijał w ciało, że nie, nie odcinał głowy, no sorry, taki to jest odcinek, bo taka to była historia, mm -hmm. w żaden sposób go y, nie wybiela. No Bryliński był tutaj jednak głównym napastnikiem i w takim właśnie, jak już wspomniałem, praktycznym, technicznym e, sensie mordercą i ty już mówiłeś o, o, o Sikorze i o kolejnych występach, no ale Sikora... Jednak po wyjściu z więzienia, okej, okay, co prawda wyemigrował do Islandii, gdzie jakaś ta więzienna przeszłość go dogoniła, bo pojawił się Przemysław Plank, pseudonim Plankton, no i jako, że przypomniał mu się, że sikora nie grypsuje, to chciał mu zrobić krzywdę, czyli to była, i teraz to jest żart naukowy, krzywa akcja planka. Hmm. No, no myślę, że Ścisłowcy docenią, nie jestem Ścisłowcem. E, więc więc tak, Co, ale mimo to Sik Sikora bo to jest nasz target. Sikora <laughs> bardzo, bardzo chętnie jednak opowiadał o tym wszystkim już pomijając książki, i pomijając tegoroczny film, e, w przeciwieństwie do Dobrylińskiego bardziej wycofanego, który się gdzieś tam sporadycznie jednak w tym kontekście pojawia i, i wypowiada. E, Sikora chciał nawet tworzyć własny program kryminalny, mm -hmm. co jest dosyć ciekawe, prawda Bartek? Tak, to jest, to jest ciekawe. Ten program wisi w ogóle na YouTubie Sikory. Znów jakby Sikora, podobnie jak Michał Wiśniewski jest, jest, jest takim archiwistą własnego życia i jakby rzucał tak. rzeczy na YouTube. Ten program nazywać się miał 44 w 22 minuty i projekt miał tam na celu zajrzeć do archiwów spraw kryminalnych. Tutaj czytam opis tam z wirtualnych mediów bodajże. W XX wieku w Polsce, które nigdy nie znalazły finału w sądzie. I tam pierwszy odcinek był o, o takim słynnym mapadzie na, na bank w Warszawie przy ulicy Jasnej. E, powstał pilot, właśnie on tam sobie, mógł, można go zobaczyć. Program jest jakby takim zwykłym programem, powiedzmy, opowiadającym o zbrodni, jest jakaś tam rekonstrukcja. E, Sikora jest dość dobrym prowadzącym swoją drogą, w sensie on tam dobrze, dobrze się sprawdza, ale dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że e, program nie miał kontynuacji po pilocie, dlatego, że jak stwierdzi sam Sikora, e, Tomasz Lista go nie chciał. W sensie Tomasz Lis podobno miał stwierdzić, że, że, że to nie może być tak, że skazaniec będzie prowadził program w telewizji i tak dalej, tak dalej. Nie wiemy ile jest w tym prawdy, więc prosimy prawników pana Tomasza Lisa o to, żeby, żeby, żeby nas tam nie, nie ganiali, ale jakby mówimy to co, to, 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 co twierdzi sam Sikora i to, co napisał w opisie choćby tego, 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 tego pilota programu, nie? Więc. To jest dziwna sytuacja nawiązująca do, poprze... do jednego z poprzednich odcinków. To jest dziwna sytuacja, a żeby wam udowodnić, że niechcący tworzymy tutaj własne uniwersum, to mamy dla was zabawę, bo my już po tym ostatnim przypominającym, odświeżającym seansie długu trafiliśmy na informację, że Marta Mandrykiewicz, Mandaryna, Marta Wiśniewska zagrała małą rulkę, prawdopodobnie statystowała, ona sama to nazwała w rozmowie z interią epizodem, ale gdzieś tam się przemyka po prostu. Gdzieś gdzieś pojawia się na ekranie. Jako, że dowiedzieliśmy się już po seansie, no to nie oglądaliśmy sfokusowani na to, ale jeżeli będziecie sobie przypominać dług, to proszę znaleźć mandarynę. Bo to nie był taki, tak, tak, bardzo, taki bardzo ciężki odcinek, to jeszcze wpierdolimy w to Tomasza Lisa i mandarynę. Proszę bardzo. <laughs> to co? To może nie, nie, nie skupiamy się może na tym, co, co, co dzisiaj robi Sławomir Sikora, no bo... Tak. No, no bo po co? Jakby ktoś był ciekawy, to zapraszamy na, na, na YouTube'a Pana Sławie Mila. No, może powiedzmy jeszcze, jeszcze trochę o, o samym długu. Um, ja muszę powiedzieć, że ten film jest dla mnie zaskakująco nostalgicznym. Mm -hmm. e, dlatego, że mimo tego, że jak gadaliśmy o tym filmie, to ty po, chyba wspomniałeś, że popłakałeś się. Czy to jest prawda? W sensie, jakby. Ta. Że on Cię tak poruszył, tak. bardzo mocno mnie to nie dziwi. Ja się trochę na niego zaimpregnowałem już, no bo, no bo widziałem go wielokrotnie i, i znam rozkład scen poszczególnych ideologii i tak dalej. Natomiast e, dla mnie on jest jakoś dość e, mocno nostalgiczny, dlatego że on pokazuje Warszawę. O końca lat 90., czyli tę Warszawę, tę pierwszą Warszawę, którą pamiętam jako dziecko, kiedy mama mnie już tam zabierała i jeździliśmy razem i tak dalej. I, i z jednej strony oglądam ten film jako takie, o Jezus Maria, oni są w strasznej sytuacji, to jest potworne, bardzo to przeżywam, boli mi brzuch z nerwów, o, A z drugiej strony, o to są okolice Kitaluna, Luna, ale super, chodziliśmy tam z mamą, nie? Więc ja mam jakiś taki, mój mózg robi dziwne rzeczy, gdy, 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 gdy oglądam ten ja Rozumiem, tak, tak, tak. Jako, że masz osobistą historię, to, to absolutnie to to rozumiem, na mnie jakieś tam wrażenie robi... Znaczy, mam wrażenie, że dosyć udane odwzorowanie realiów, bo, bo ta Polska... No okej, okay, powiedzmy, że to wszystko się działo, wiesz, w latach 92-94, ale jest to Polska lat 90., film z 99., mm -hmm. kręcony chwilę wcześniej. Ta Polska jest paskudna absolutnie, natomiast pojawiają mm -hmm. się takie pierwsze takie wiesz nowoczesne wykwity. No bo też ym, nie bez kozery po raz pierwszy widzimy Gerarda na ekranie w galerii handlowej, jak wychodzi z jakiegoś tam tak. powiedzmy eleganckiego sklepu, wywraca się na śliskiej podłodze, tak? Są jakieś takie wiesz fajne knajpeczki, tego tego. Paby, jakie były modne wtedy, nie? Tak, tak, tak. Więc te takie rozdupełniające się tramwaje, które po prostu jadą po absolutnie wiesz dziurawej jak ser drodze. Jakichś powyginanych szynach. One sobie tam kontrastują już z tymi pierwszymi szklano-żelaznymi szklano e, budynkami, które gdzieś tam w przestrzeni miejskiej się pojawiają. Więc to, to jest ładne. No jeżeli chodzi o realia, no to na pewno trzeba wspomnieć o postaci granej, granej przez Jannę Kurowską i o, czy, o magazynie Machina. To jest super. Tak, jest doskonała. To jest w ogóle, to jest totalnie jakby jej amplua kurowska, jest świetna, tak. jako taka, taka wścibska po prostu, przepraszam, torba, która które coś tam dogaduje w tle, nie? Tak, oni w pewnym momencie rzucają w nią machiną. W ogóle, znaczy uh -huh. sytuacja jest taka, przepraszam, przypomnę, jeśli ktoś nie oglądał dawno, że, 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 że Robert Gonera odwiedza swoją. Znaczy postać Roberta Gonera odwiedza swoją filmową żonę w szpitalu i ona akurat czytała machinę, zresztą numer, który mam w domu też, nie? I jakby tam kuroska coś tam próbuje dogadywać i wyrzucają w nią tą machiną, proszę przeczytać to, nie? Jest ujęcie, jak Kuroska leży z machiną, pozdrawiamy tutaj u Łukasza z fanpage'a um, skany z machiny. Tak, jak się nazywa, przepraszam. skany ze starej maszyny ze stare pozdrowienia machiny. koniu. Tak, tak. Tak, tak, Jest dużo też takich wątków tak, tak i, i, które nie wiem, czy one były ironiczne wtedy, kiedy film powstawał, ale, ale rzeczywiście w sensie jest dużo grania statusem powiedzmy postaci. tak W sensie, że na przykład ten, ta wspinaczka w ogóle, którą tam wszyscy się zajmują właściwie w otoczeniu, w otoczeniu ta. Adama i, i Stefana. Tam jak, jak naprawdę jak, jak nie mogą pojechać w góry, to tam się wspinają po tej takiej ścianie przy jednej stras warszawskich prawda, tak, jakby wszyscy się wspinają cały czas. Te skutery są też w pewien sposób jakoś tam, no skutery były modne w latach 90. -tych. jak ktoś miał skuter, to to było w ogóle w sumie zajebiste, tak, i pamiętam kolegę z podstawówki, który chyba nielegalnie jeździł skuterem, bo dość bogaci, dość bogaci rodzice mu tam, mu tam to, mu tam ten skuter kupili. Też ciekawe jest to, w jaki sposób ten film traktuje kapitalizm, że z jednej strony jest taka totalna krytyka, a z drugiej strony jest jakieś tam odniesienie się do tej powiedzmy do, do tego starego establishmentu i nie tylko establishmentu, no bo mamy Świetną, w ogóle jedną z moich ulubionych scen, mimo że w ogóle taki zupełnie niesensacyjną, powiedzmy, taki moment, w którym ojciec postaci Roberta Gonery, który pochodzi z jakiejś takiej, no, bo dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest lipkiem, tak? Takim, takim wielkomiejskim, zaczyna przy stole, tam przy obiedzie cytować inwokacje i jakby tam ta, ta żona też tam mówi za nim, znaczy nie mówi, tylko tak porusza ustami, udając, że mówi, a, a Robert Gonera tam trochę się z tego z tego Także jakiś tam inwokacja, Mickiewicz, proszę, da to w ogóle, daj spokój. Nie? A z drugiej strony jest takie zetknięcie, takie starcie, powiedzmy na samym początku filmu, Adama z robotnikami, którzy pracują na jego budowie. Jednym z tych robotników jest Henryk Gołębiewski, który jeszcze czekał wtedy na swój wielki powrót w filmie Eddy, gdzie tam on, on, on mówi do nich, jak, jak taki pan kapitalista, który przychodzi, o to w ogóle to jakiś burdel w ogóle, co wy tutaj robicie, mm. nie? Nie będzie pieniędzy, dopóki no, coś tam, nie? A, nie? a nie mówię do niego takim takim językiem, tak, takim zastanym językiem, nie, no panie kierowniku, co pan, no, w ogóle nie da się budować tutaj z panem, wie pan, nie? Będzie forsa, będzie budowanie, tam. coś takiego, pan, no. Więc, więc tak, w ogóle teraz powiedziałem prywaciarzy, ale, czy znaczy, powiedziałem prywatiarzami tych gości, z, tych, tych, tych robotników z PRL-u, tak? Więc ja to... <noise> tak, gości, którzy nie byli specjalnie uprzywilejowani, <noise> tak. ale wiesz co, bo wspomniałeś o tej scenie z inwokacją i to jest w ogóle w ogóle ciekawe i to też mam wrażenie, że pokazuje, że, że dług nie jest aż tak oczywisty interpretacyjnie. Mm -hmm. Bo z jednej strony możemy stwierdzić, że to jest taka błyskotka, bo tutaj mamy tych młodych kapitalistów, a tutaj mamy tego ojca, który jest zakorzeniony w tradycji. Nie? No i mamy po prostu kontrast, bo dosyć, łatwy, dosyć yy, łatwy do rozczytania gest. Nie? Mm -hmm. Z drugiej strony, jak weźmiemy yy, ten domniemany naturalnie bo nie znaliśmy Krzysztofa Krauzego ale jak weźmiemy ten domniemany światopogląd Mocno zakorzeniony jednak w jakichś takich no, tradycyjnych i chrześcijańskich pryncypiach, nie jakichś, wiesz, pojebanych, skrajnie prawicowych, wrę wręcz przeciwnie, zresztą Krause mhm. um, wielokrotnie się wypowiadał krytycznie o antysemityzmie, nacjonalizmie, zresztą jego, jego małżonka jest, jest żydowskiego pochodzenia. Um, no to możemy założyć, że tutaj mamy do czynienia z, jednak z gośćmi, którzy absolutnie odrzucili tradycję na zasadzie tylko przyszłość, idzie nowe, mhm. nie? Robimy skuterki, tego, tamtego. A tu mamy ojca, który wjeżdża z, z Mickiewiczem. Stokwiszewski zresztą zwrócił uwagę na to, że tak, że przecież mamy tutaj Adama, ten Adam zamiast Artura, no ale okej, okay, tutaj literka nam tak naprawdę robi sprawę. Stokwiszewski zwraca też uwagę na to, że okej, okay, ojciec jest tradycjonalistą, jest zdaje się, że polonistą z wykształcenia, ale ma ogarnięte sprawy, jeżeli chodzi o poruszanie się o jakiś taki, wiesz, street tak. smart, zresztą on... Ludzi. O tak, on uderza do, do wyższych instytucji państwowych, um, no i doprowadza do tego, że, że te instytucje są w stanie tutaj pomóc chłopakom, tylko oni z tego rezygnują, tak? no to, już, um, to jest niuans tak naprawdę fabularny, nie? Więc jakby tradycja, ale ogarnięcie w świecie, nie? On tak naprawdę wie, jak się poruszać i jemu się krzywda nie stanie, więc mam wrażenie, że ta scena, tak, z jednej strony taka śmiesznawa jest, jest dosyć istotna dla całej jakiejś takiej opowieści, którą Krause z Morawskim mm. prowadzą. Dobrze, to co, powoli kończymy, powiedzmy jeszcze może o odbiorze długu, który był absolutnie pozytywny. Chyba pamiętam sam taki klimat, i byłem jeszcze wtedy tam małym chłopcem, ale pamiętam taki klimat, że, że trochę wszyscy musieli ten film, ten film zobaczyć, nie? W Chinie zobaczyło go tam 200 tysięcy osób, bodajże, co tam dało mu 21 miejsce w powiedzmy rocznym box więc taki sukces umiarkowany, ale tam na te kwestie wpływ mogły mieć też, te też kwestie związane z taśmami, nie taśmami i tak dalej. Krause też na ten temat opowiadał. Eee, oglądałem taki wykład Anny Fronczak na temat, na temat długu. Eee, Anna Fronczak, która sama mówi, że po, jest z tego samego pokolenia, co Bryliński i Sikora. i mu, ona mówiła, że dla ludzi w ogóle z okolicy jej roczników to był ultra ważny film. W ogóle karnista Ale wtedy w ogóle w okolicy premiery powiedział, że no, zrobiłby to samo, ale tam w ogóle tam ro, jeszcze rozwinął tę wypowiedź, że no tak, zrobiłbym to samo, ale, ale może mniej brutalnie coś tam, może dwa strzały i tyle wie, że dobra dziękuję. Okej, 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 dobra. Czyli też no by się pan posunął do tego. Dobra, dobra. Eee, a teraz. Tak, ja zrobiłbym to inaczej, wiecie, panowie. Zrobiliście błąd. Tak, tak, tak. Um, więc, więc tak, film dostał oczywiście mnóstwo nagród i to mimo tego, że jakby wchodził na ekrany w okolicach takich dużych superprodukcji, które też jakby, które też jakby były faworytami, jeśli chodzi o dostawanie nagród, a tutaj się okazało, że proszę, i w Gdyni doceniono i tak dalej. Co ciekawe... Um, Hyra dostał Złotego Lwa za pierwszoplanową rolę męską, a Orła za drugoplanową rolę męską. Ja bym powiedział, że um, gremium, prawda, Orłowe miało rację, to jest druga planowa rola raczej, mm -hmm. no ale wiadomo, że to są takie kwestie, które, które są często niejednoznaczne, czy, czy aktor jest pierwszy, czy drugoplanową. Na pewno jest to najbardziej efektowna rola, i to jest rola, która pchnęła e, e, karierę Andrzeja Hyry, e, no tak naprawdę do. do Gwiazd, jeśli chodzi o, o skalę, powiedzmy, polskiego show biznesu. Andrzej Hera był wtedy aktorem troszkę niedocenianym, który tam coś tam latał po telewizjach, zagrał w teledysku tam Grupę Myslowic, zresztą też zagrał Marilyn Monroe tak tak? tak, 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 tak. I w ogóle też, jak, jak twierdzą panowie ze świetnego podcastu, który nazywa się Krótki Podcast o Kinie, oni tam nagrali taki, taki, taki podcast o filmie Mój Dług, gdzie też mówił trochę o długu. Andrzej Hera miał myśleć o tym, że może ta kariera to, aktorska to jest nie Niego, po czym pojawił się Krzysztof Krauze, który stwierdził, że to jest pierwszy wybór w ogóle na, na Gerarda. W tej decyzji pomogło to, że Dług był filmem tanim, co widać, ale jakby... Cały ale to nie, jest, ktoś... to nie jest zarzut, tak, to, 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 takie absolutnie. mam wrażenie. To, to, to nie jest jakiś może, wiesz, bank bank bęk, dofinansowany film rzeczywiście, natomiast e, to się dobrze łączy jednak z konwencją. Okej, okay, konwencja może wynikać z ograniczeń, ale to, że to jest takie surowe i zimne, tak naprawdę mam wrażenie, że, że, całości, że całości sprzyja. No. Tam zagrali się z nieznani wówczas aktorzy, tak? Gonera dzisiaj jest danym aktorem wówczas nie był. Andrzej Hera, no wiadomo, tak? Um, więc, ale to też robiło dobrze, że mówi wtedy, dlatego że wydaje mi się, że łatwiej było się jednak wczuć w, w bohaterów, jeśli, jeśli nie, gra, nie byli grani przez Cezarego Pazurę i Bogusława Lindę. No tak, słuchajcie, przede wszystkim to przepraszamy za, za tę taką trukrejmową próbę. Przepraszamy, tak. Justynę Mazur, <laughs> Olgę Herring, zbrodnie prowincjonalne. Jakby wszystkie koleżanki i kolegów, Podkaście, e, którzy robią w true to, to Nie, nie zabiorę mu chleba, nie bójcie się. Jak, jak słyszycie, to, to, to tak, to się nie stanie, nie jesteśmy zagrożeniem, ale taki, taki odcinek był potrzebny. Zabawcie się, w znajdź mandarynę. Wszyscy tego potrzebujemy, jakby po tym, e, nie ma co ukrywać. No i odświeżcie sobie dług, tylko nastawcie się na to psychicznie, bo, bo nie są to łatwe rzeczy. Nie? Tak, tak. Dziękujemy bardzo, dziękujemy wszystkim słuchaczom, dziękujemy y, patronom i matronkom, dziękujemy, jakby, w w ogóle wszystkim, którzy mają cokolwiek wspólnego podcast Teksem, bo e, jakoś tam ostatnio nam wzrosły bardzo mocno te, 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 liczba osób, do których podcast Techs, e, dociera, co nas bardzo, bardzo cieszy. E, i, I co? I e, Do usłyszenia. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, w czwartek kolejny yy. 100 lat. Podcast przygotowali. Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.